Cześć, kochani, bo pytacie, czym jest ojczyzna. Czy ojczyzna to jest taki teren, za który przodkowie płacili krwią, a dzisiaj Niemcy po prostu płacą papierkami, które sobie drukują w jakiejś drukarni, wchodzą do komputerka, był milion, o, nagle 9 milionów, system bankowy tak działa. I tym właśnie płacą, potem te 9 milionów ścinają drzewo, zamieniają to na papierki i tym jednym drzewem płacą za kilometr kwadratowy terenu, za który tam 10 przodków oddało życie. Czy tym jest ojczyzna? Bo dzieci się pytają. Bo dorośli tak robią, zwłaszcza ci, którzy wybraliśmy do władz. No nie, to nie jest ojczyzna. Ojczyzna to jest coś, czego się broni. Jak dają... Właśnie to mówił mi znowu kolega Robert, nie szwagier. To nie jest moja myśl, to on powiedział. Tomek, jak mnie to wnerwia, bo zobacz, za cukrownię kiedyś, no jest ten pomnik. Ludzie ginęli tam od bomb, no ludzie oddawali życie za tą cukrownię, nasi przodkowie. A dzisiaj przyjechali, dali papierki i za pieniądze, no za, i za pieniądze to oddali. I to właśnie Robert mówił, nie mógł się nadziwić, no. No mnie jeszcze nie dziwi, bo to co się stało tu w Wielkopolsce, wybraliśmy sobie jakieś elity i to się okazało. Te elity, jeszcze jak była kampania, no to tam mówiły ho 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 ho. No dalej dzisiaj to bezsensowne są te przemówienia. Ho, 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 powstańcy, ale jakieś dziecko to nawet nie będzie wiedziało, kto tych powstańców załatwił. No kto ich mógł załatwić? Nie, może Szwedzi, może ich załatwili Czesi, nie, załatwili ich Niemcy, nie żadni hitlerowcy, naziści, ani jakieś tam przemilczenie. Masakra już. Nawet najbardziej upupieni to mówią chociaż naziści albo hitlerowcy, a tu na naszym rynku to w ogóle, tylko prezydent powiedział Niemcy, no i tylko on miał odwagę, a tutaj już takie, już po prostu Niemcy już niedługo wyjadą wszyscy do Niemiec i tylko będą robić przelewy, bo Polacy sami sprzedają ten kraj, oddają go, tłamszą patriotów, próbują ich wrabiać, próbują ich głodzić, odcinać ze środków. Polacy sami załatwiają Polaków, patriotów, wystarczają przelewy z Niemiec i telefony z Niemiec. Następne pytanie, kto się zgłasza? Dobra, Kondrujat się zgłasza. Tomek, kiedy w końcu umrzesz? I będziemy mogli zrobić z ciebie zajebistego bohatera. Kurwa, przemówienia, wszystko. Siankiem się podzielimy, tym co masz zamrożone, czy tam ci wpłacali przez 10 lat patrioci. Domek, bo już kurwa tyle razy byłeś otruty, tyle razy miałeś być pobity, tu jacyś Azerowie byli wynajmowani, wieśniacy z Polski, żeby cię zabić. Domek, no, słuchajcie też, no. Czemu Tomaszek? Tak zapytujecie. Czemu Tomaszek ciągle żyjesz, ciągle ten zajebisty plan polskiego kontrwywiadu? No i Niemcy też tutaj, którzy współpracują z naszymi służbami i niemieckim, też on nie widzi nic złego w tym planie, żeby czekać aż umrę i mnie zrobić. No chłopak, no niestety, no miałem sny i przeżyję tą trzecią wojnę światową i będę żył jeszcze długo potem, więc no chłopcy musicie jeszcze trochę poczekać na przytulenie siana. No nie wiem, może jeżeli tak bardzo wam zależy na kasie i tylko przede wszystkim to, bo tak jak mówię, jakby z nami graniczyła Etiopia, to chyba byście nie współpracowali, kurwa, aż tak naiwnie z ich służbami, bo Etiopia by nie miała posypać tyle kasy, nie? Frajerzy, cholerni zdrajcy, jeszcze do was dojdę. I tak samo chciałem pozdrowić wszystkie osoby z firmy, gdzie pracowałem, gdzie byłem poniżany, gdzie złamałem dwie nogi, które wiedziały o tych kamerach, które patrzyły w obraz tych kamer. Również pozdrawiam swoją rodzinę, której też ktoś nawkręcał, że jak są bogaci i ten Niemiec kurwa jest z nimi, to nic im się nie stanie, nie poniosą żadnych konsekwencji. Jak nawet w kontrwywiadzie każdy każdego sypie, ja nie miałem żadnych pieniędzy, żeby zapłacić za te informacje. Po prostu posypali z przyzwyczajenia. Tak, oni nic innego nie robili w tym kontrwywiadzie, tylko jeden na drugiego kablował, co robią, jakie dochodzenie, kurczę w kobu, wszystko na lewo i prawo, to opowiadali. Tak samo się dowiedziałem o wszystkim. Także pozdrawiam wszystkich, którym się wydawało, że jak są bogaci i są w drużynie z tym Niemcem, to są ponad prawem i bezkarni.